czy ja powiedziałeś dupę, tak? A nie wiem, nie, nie wiem, czy to mój głos. To ja ci podłożę, pokażę jak oczami. Na twoje lajki jest nagrane. A ja lajka nie robiłem już chyba z 3 miesiące. Kurwo, 3 złote. Na kanale. No. No. Tak. To no ja nie dziwię się, że ci... Chyba dzielnicowy to zaproszę nie na piwko, nie na browarka. O cholera! Bo już ze mną za to tak, to mówiłem. 5 złotych, o cholera. Za pan brat. Proszę pozwolić polską ligę grunt. No tak, często przychodzi do mnie, jak inny jak a powiedziałem, że na majora przestań zebrać. Bardzo lubimy pokój. Mówiłem tak, no bo już major kurde... I znowu rzeszę. I znowu rzeszę. Nie, nie żebrze, zarabia. Zarabia. Podatek, kurwa. 5000 zapłacisz? To zebranie. Ty też masz zapłacić. A to on chory? Do roboty. Ale tak naprawdę, ale ty tak samo wszyscy dobrze o tym wiemy ja i ty tak wiesz też doskonale, że rżnęliście swoją matkę w trójkę. Może trójkę już. Czyj to głos? Bezdomny mój podłożony. Nie, proszę wyrzucić mój podłożony. Panie Krzysztofie, proszę wyrzucić menela za te oszczerstwa. Panie Krzysztofie, mój proszę wyrzucić menela za te oszczerstwa. Ale my już to wyjaśnialiśmy, przepraszaliśmy się. Mój głos to jest. To ile razy się będziemy ja przepraszać? Ja pojadę do Warszawy, wszystkim, znajdę wszystkie pisy, pojadę do Warszawy. Nie, czy ja tam mogę siedzieć, kurwa. Mnie tu tam wiesz. Panie Wojciechu, dzień dobry. Chciałem się zapytać, jakby więźniowie, bo pan siedział w więzieniu, dowiedzieliście, że jest pan konfidentem jak ten gruby knur. Co by panu zrobili? Wiesa wzbija go z toku konon. Ja taką osobą... Konon, nigdy. I różne padły słowa, i z twojej strony, i z mojej. Jest światło z tamtej strony, musisz. Nie. Przez okno. Z tej strony. Chyba sąsiad wjeżdża. Do tyłu. Pierdolony jebany knur zaruchał tą swoją matkę na śmierć. Leonarda była zamęczona, zaruchana przez niego i przez brata. Ukrył matkę na sklepu w trocinach. Policja i sanepid jej nie znaleźli. Twudzi w Rama dotyczy pani Krzysztof, ten menel. To nie moje słowa. Nie widzi, że ruchał pan swoją matkę? Śmieją się z pana, puszczają sobie oczko, kropka, podobno pan jest gejem bożym. Menel gadał do bezu ptaka, ja skłamie, kropka, ja jestem menel, ale że ty jesteś gejem? To tego ja też nie powiedziałem.